Cześć witajcie moi kochani. Dzisiaj zaczynamy już bezpośrednio z mikrofonu, natomiast jest to 13 odcinek z serii oceniam was sprzęt. Zapraszam na materiał. Moi drodzy, trzynasty odcineczek, także mam nadzieję, że nie będzie pechowy. W tym odcinku cztery stanowiska, z tego tytułu, że bardzo dużo podesłaliście kolejnych stanowisk. Jeżeli chcecie, aby ta seria dalej była przeze mnie kontynuowana, to oczywiście podsyłajcie swoje stanowiska na maila, który jest w opisie oraz wyświetla się tutaj chemik5656.com. A teraz już lecimy z pierwszym zestawikiem, który podesłał do mnie Czaja. Taki nick był w mailu, że tak powiem. A więc tak, pierwsze zdjęcia, ładnie, monitor powieszony, ale chemik się to czepi, kabelkologia. Nie podoba mi się to. Klawiatura mieszka, no, takie dość budżetowe, ale spoko. Um, pewnie ktoś może będzie chciał wymienić w najbliższym czasie. Listwa. No listwę ja bym przykręcił tutaj do tej baleczki, która jest na górze biurka. Byłoby o wiele lepiej, schludniej, czyściej z kabelkologią, ze wszystkim, moi drodzy. I zachęcam właściciela tego stanowiska, żeby to uczynił w najbliższym czasie. Czy no, na taśmie dwustronnej to się raczej nie będzie trzymać, ale na tych takich sparksach wkręconych w blat i uwierzcie mi, to biurko nie jest warte milionów. Także nie ma co się tutaj e, aż tak szczypać i według mnie warto e, wkręcić tą listwę, tak? No, przekręcić po prostu na, na sparksach na przykład. Jeżeli chodzi o sam komputer, to jest OK. Tutaj wszystko czysto schludnie poskładane, nawet jakaś chyba dedykowana dźwięku w PS. Już patrzymy na opis. Co jest w opisie? Ryzen1600F. Bardzo dziękuję dalszego rozwoju kanału. Mam nadzieję, że dzięki Wam ten kanał będzie się coraz bardziej pnął do góry i że subskrypcje, wyświetlenia i wszystkie inne rzeczy się będą zgadzać. Także zachęcam oczywiście do łapkowania, subskrybowania, udostępniania, jeżeli chcecie. Oczywiście tych moich filmów jak najbardziej jestem za, jestem chętny. Zestaw został zakupiony w styczniu 2021, czyli jeszcze miałeś ten okres, gdzie te karty może nie były aż tak bardzo dostępne. E, natomiast e, jeszcze były i jeszcze te ceny były w miarę chociaż normalne. E, bardzo się cieszę. E, no, pan jak pan, po prostu, no chemik, tak? No, nie jestem aż taki stary, ale dziękuję. 12-letnią córką pozdrawiam serdecznie, córkę. I tak jak wspomniałeś, jeżeli to ma być zestaw dla córki, to naprawdę jest to bardzo duży wypasik. 12 córki, 12-letniego 12 dziecka, no powiem wam tak, pozazdrościć takiego fajnego taty. I e, jeżeli chodzi o ten zestaw, to no, tutaj aż prosi się o uporządkowanie, dość mocne uporządkowanie kabli dookoła biurka, bo w samym komputerze jest super. Natomiast dookoła biurka, no widać, że tutaj chyba ktoś przespał temat porządkowania. E, fajnie, że jest monitor powieszony, fajnie, że jest standard powieszony. E, tą drukarkę, tak, no nie wiadomo, co z nią w sumie zrobić, ale no dziś trzeba było już tak powiem umieścić. E, no i e, kabel pod biurkiem. Tutaj duży minus będzie za to. Ogólnie ten zestaw ode mnie otrzymuje takie 3,5, bo jest fajnie, jest rozwojowo, jest naprawdę dobrze, ale no nie mogę dać za wysokiej oceny ze względu na chaos kabel logiczny że tak to, takie słowo istnieje. Który, no oczywiście, jest dla mnie nie do, za, nie do zaakceptowania. Ja jestem strasznym maniakiem uporządkowania kabli i nie tylko w komputerze, ale i też dookoła. Stąd więc tylko i właśnie taki zestaw już na samym początku mówiłem w odnośnie tej listwy. Mam nadzieję, że weźmiesz sobie te uwagi e, gdzieś do serduszka i może je zastosujesz. Lecimy z zestawem numer dwa. Zestaw numer 2 jest to zestaw od Katper Gel. tak się nazywał e, fit, który podesłał mi ten zestaw i tłumaczył się oczywiście, że ma zbity obiektyw. Tutaj w telefonie stąd zdjęcia są takiej jakości, a nie innej. No zdjęcia nie porywają, to fakt. Natomiast zobaczmy, co masz w środku. Tutaj właśnie, tak, Ryzen 2700, Setera 5. mogłem wziąć Dual fana na mogłeś zapłacić, bo jednak to jest Ryzen 7-8. Ryzenie to jednak no, to może się troszeczkę zagrać. B450 to ma Hulk Max, Patrioty 3066. No może, może. Ok. RTX 2060 aktualnie warty furę kasy, tak? Także spoko. No i obudowa. Tutaj już na samym początku widziałem, że ta obudowa jest stara. I to jest według mnie pierwsza rzecz, jaką bym wymienił w Twoim komputerze aktualnie. Bo obudowa troszeczkę odstaje i przydałaby się, zmiana jest stara, jest no, słabo przewiewna, tutaj bym zainwestował obudowę i to nie jakieś kosmiczne pieniądze, tak? No, mieliśmy RG6V na przykład za 20, chyba 60 zł bez RGB, z RGB za chyba 325-330, więc no, stosunkowo niedużym kosztem mógłbyś tutaj fajnie sobie odświeżyć czy całego kompa, tak, bo wiadomo, że obudowa robi najwięcej do wizualnego aspektu komputera. No, i mieć lepszą, lepszy przepływ tak powietrza w swoim komputerze. Ciekawe mnie to pudełka z tyłu: czy to ty tak masz je zawsze, czy tylko na czas zdjęć wystawiłeś? Co do reszty, no to że tak powiem, bez szału. No, Kabel kologia słaba. Tutaj te przewody chaotycznie. No nie, to można było lepiej zrobić. Można było monitor powiesić, jeżeli masz możliwość. Ta, mysz, ta nóżka z AOC zajmuje mnóstwo miejsca, dzięki czemu tracisz miejsce na swojej przestrzeni roboczej na biurku, tak? Więc jest parę poprawek, obudowa do wymiany, reszta komponentów, raczej średnia półka 3,25 ode mnie. Dzisiaj chemik może być trochę surowy, ale też nie odbieracie tego do siebie jakoś bardzo, bardzo mocno, bo chcę być sprawiedliwy po prostu. Może i surowo, ale za to sprawiedliwie, bo jest spoko komputer. Jeżeli chodzi o wnętrze, to tu, tu, tutaj, no na pierwszy rzut oka, bo też to jest nie do końca tak wyraźne, nie mam większych zastrzeżeń. Co do biurka, no to już się parę znalazło. Nie pokazałeś, mój drogi, biurka pod spodem, co tam może być, na przykład masakr. Lecimy do zestawu numer 3. Zestaw numer 3 jest to zestaw od Mitscula i tutaj mamy już na sam pierwszy rzut oka dużo RGB. Ok fajnie. Tutaj nawet jakąś chyba kartę Wi-Fi dodatkową masz. Jeżeli chodzi o sam setup, to widzę, że jest czysto, ładnie, schludnie. Już mi się podoba. O kurcze, to mnie teraz zaskoczyłeś. Naprawdę. Nie wiem, czy to biurko czasem nie jest na przykład elektryczne. Trochę tak wygląda. Jeżeli oglądasz materiał, to napisz w komentarzu, czy ono jest elektryczne, czy standardowe. Jestem bardzo ciekaw. Ale jeżeli chodzi o przestrzeń roboczą na blacie i to, jak bardzo schludne jest to biurko, to gratulacje od chemika, naprawdę. Zachwyciłeś mnie tutaj jeszcze ten peszelek pod kolor. <grym> nie to, żeby coś, pod kolor. Szacun. Minimalistyczny monitor Della. On pewnie nie jest jakiś super gamingowy, tak mi się wydaje. Natomiast jest na pewno bardzo ładny. Ok, zwracam kolor 144 Hz. Czyli jednak idzie na tym fajnie pograć. I 51400, MSC Z490 Pro. W przyszłości zachęcam do jakiejś i piątki na przykład, czy i 7 z zblokowanym mnożnikiem. RAM RGB, Samsung 970 IVO, AR6X. Niezła skrzynka, nie powiem. Spartan 4 MAX. Ja bym wolał jakąś ferę. Ten 4 MAX no jest ok, ale niewielkim kosztem można było dorzucić do, do fery. Klawiatura słuchawki, no i monitor ten Dell 144 Hz. Powiem tak, strasznie mi się podoba wizualnie i kolorystycznie, bo jestem fanem białego, kolorystycznie też mi się strasznie podoba ten zestaw. Naprawdę tutaj szapowa dla Ciebie za tak fajne dobranie kolorów, jeszcze te obrazy na górze, super to wygląda. Eee, no i tak, no podzespołowo szału nie ma, tak, że tak powiem, nie ma tutaj na razie karty, Rozumiem, że to jakiś pewnie kąp na przeczekanie. No tutaj masz i piątkę bez integry, więc nie wiem, jaką kartę tutaj ogólnie wsadzasz. Natomiast, no ciekawi mnie, ciekawi mnie, chyba że się machnąłeś i to jest 10400, a nie 10400F. Nie wiem, napisz w komentarzu najwyżej. RTX 3060 Ti, pod to będzie złoto. Gaming x Trio Super chudzenie, nie, naprawdę polecam. Eee, za ten zestawik, za kolorstykę, za super schludność w kablach, przede wszystkim, bo tutaj zawsze za mm, wysoką schludność w kablach idzie wyższa ocena. Bo często ludziom się tego nie chce już robić, tak? a jednak to jest taka wisienka na torcie, daje ci 3,75 za ten zestaw. Myślę, że warto. I pamiętajcie na przyszłość, jeżeli wysyłacie zestawy do chemika, to chociaż nie wiem na to zdjęcie, e, które mi podrzucacie, uporządkujcie te kable, a zawsze to ocena będzie kapkę wyższa. Zestaw numer 4 teraz. Zestaw numer 4 jest to zestaw Otrzymona. Zdjęcia są dość małe niektóre. Ogólnie tutaj chyba z tego co czytałem, chciałeś pokazać swój upgrade z lapka małego na teraz gamingową maszynę ta. No to postęp powiem Ci ogromny. Pytanie, czyliście wygodnie w ten sposób kabel od myszki mieć, szczerze, to mnie by trochę to ciągnęło. Możesz pomyśleć o Mouse Bungee na przykład, będzie trochę lepiej. Eee, co do reszty, to dużo RGB. I ten samochodzik w środku nie wiem trochę po co. No okej. Okay. Co tam piszesz do mnie? Spartan 4 Evo ARGB, to już w ogóle według mnie nie ma sensu, to chłodzenie jest dość drogie i dopłaca się sporo za RGB, naprawdę wolałbym Ferę. No ale to, to ty chciałeś, więc ty sobie tak złożyłeś, RX 580, B467 Pro, Adata XPG Gaming, Velo 3 Crucial P2, Aurora, LEDy. Obudowa SPC SG1VOTG RGB, no i peryferia tutaj masz wypisane po obniżce jakiegoś RTX 2060 chcesz może 3060 w takim razie. Tutaj myślę, że spokojnie, że chcesz upgrade robić, no to niekoniecznie bym no. robił na Ryzena upgrade. Masz fajny procesor. Ja bym tutaj na tej płycie nawet spróbował obsadzić i 5, 10, 400. Spartana wymienić na Ferę 5 na przykład. Nie będzie RGB, trudno, ale będzie o wiele wydajniejsze to chłodzenie. No i RTX 3060, jeżeli mieliśmy na to budżet, super, według mnie tutaj upgrade'ik by był. Za tego kompa... No zdjęcia są takie se, że tak powiem. Mało wyraźne. Ale tutaj za tego kompa bym Ci mógł dać ocenę... Takie 3,5. Podzespoły nie są oczywiście mm, z najwyższej możliwej półki. Jak najbardziej. No, też nie obrażajcie się, bo nie zawyżam jakoś specjalnie ocen za to, że ktoś ma nie wiem, 30-90, ale jednak takie kompy są rzadkością. E, natomiast masz fajnie zbilansowany zestaw e, z fajną właśnie perspektywą rozwoju, jak to bywa w pecetach. Także nic, tylko zbierać kaskę i w przyszłości upgrade'ować tą maszynę, bo na razie jest super. A będzie tylko i wyłącznie lepiej. Stąd 3,5 w przyszłości, może wyższa cena. Jeżeli oczywiście będziesz chciał i zrobisz y, podsyłaj chemiko No i dobrze, moi drodzy, tak to przebrnęliśmy przez cztery stanowiska dzisiaj. Mam nadzieję, że się wam podobały. Napiszcie w komentarzu oczywiście, co sądzicie o tych zestawach. W tym materiale to by było na tyle. Jeżeli film Ci się podobał, zachęcam łapa w górę, subskrypcja, wiecie o co chodzi. A z mojej strony to by było już wszystko. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych produkcjach. See ya!